Dzień dobry, witamy na drugiej części konferencji, a w zasadzie to nie konferencja, tylko rozmowa, taka luźna rozmowa o sprawach sportowych, okołosportowych, ale niekoniecznie związanych z najbliższym meczem. Moim gościem jest Kuba Kiełb, grająca legenda klubu, ale do tego jeszcze wrócimy na koniec. A tymczasem zawodnik, który jest w Warcie bardzo długo, kapitan drużyny. I mam do Ciebie pytania różne od naszych kibiców. I sporo jest takich pytań, które chciałbym otworzyć, albo raczej zamknąć już od początku, bo wielu kibiców już się zastanawia, czy chciałbyś skończyć karierę w Warcie, co będziesz robił później. No ale ty masz 31 lat, wyglądasz mi na gościa w dobrej formie, to chyba na emeryturę raczej się jeszcze nie wybierasz. No, zdecydowanie się nie wybieram. Wiem, że jestem długo gdzieś tutaj w jednym klubie w Warcie i może stąd takie złudne... Taki pomysł kibiców, że już będę kończył, no bo skoro tyle lat jestem w jednym miejscu, no to już myślą pewnie, że mam 38 lat albo ileś, ale nie, no spokojnie, mam 31 lat i jeśli nic złego się nie wydarzy, no to planuję jeszcze kilka lat grać, a jak ta kariera się potoczy, czy będę ciągle w Warcie, no taki jest mój cel, takie jest moje marzenie, żeby skończyć w Warcie i to najlepiej skończyć z jakimś sukcesem, a jak będzie, to życie pokaże. Okej. A powiedz mi, co to znaczy dla Ciebie być warciarzem? Bo chyba można już tak powiedzieć, no tyle lat. No tak, zdecydowanie. Myślę, że to nie była taka oczywista sprawa, że... No bo ja pragnę przypomnieć, że ja nie jestem jakby typowo z Akademii Warty, tylko ja tym warciarzem się dopiero dostawałem. I rzeczywiście jest tak, że z biegiem lat czuję się już teraz tym warciarzem i na pewno jest to duże wyróżnienie, no a takie jest życie, no to... poprzez różne emocje, prawda? Tak jakby te awanse, czy chociażby spadek, no bo te złe emocje też były. One tak po prostu zbliżają do tego klubu i to sprawia, że czuję się taką częścią tego klubu i można wtedy śmiało sobie mówić, że jest się warciarzem. No właśnie, bo jak to u Ciebie jest? Pytanie jest, jak to jest być w zasadzie jedynym piłkarzem, który z Wartą w ostatnich latach przeżywał już wszystko, i te dobre momenty, i te złe. No bo ty przeszedłeś drogę od trzeciej ligi do ekstraklasy i trochę z powrotem do pierwszej ligi. Tak, jak no w trzeciej lidze co prawda grałem przeciwko Warcie, ale jak Warta awansowała i wtedy tutaj przyszedłem do Poznania, czyli tak naprawdę od drugiej ligi. No ale jak to jest? No wydaje mi się, że całkiem normalnie, że to jest, każdy w życiu ma jakieś zloty i upadki i po prostu ja miałem tą przyjemność, że te wszystkie moje emocje związane są z jednym klubem, a niektórzy muszą szukać swojego szczęścia po różnych stronach Polski i ja jestem po prostu bardzo wdzięczny, że dzięki temu klubowi tyle tutaj przeżyłem emocji i tak jak mówię, no jestem szczęśliwy i tylko mogę za to dziękować wszystkim osobom, które tutaj spotkałem na mojej drodze. No dobra, to porozmawiajmy w takim razie o historii trochę świeższej. Mam Ci takie pytanie, no bo w zasadzie w lipcu, sierpniu, no to szatnia przeżyła rewolucję. Po prostu skład zmienił się znacząco, z poprzedniego sezonu zostało tylko kilku zawodników. Jak to w ogóle jest? No bo tak w normalnej firmie, powiedzmy, przychodzi jedna osoba do firmy, to już jest to zmiana i dla niej, i dla wszystkich dookoła, a tutaj w jednym momencie do szatni po prostu nagle przychodzi kilkunastu w ogóle nowych facetów. I jak to wygląda? Jak wygląda w ogóle budowanie tej atmosfery, czy tego zaufania do siebie od początku znowu? No to jest po prostu pewien proces, na który jest potrzebny czas i moja rola jest taka, żeby po prostu każdy jak najszybciej czuł się tutaj swobodnie, komfortowo, żeby też gdzieś tam się trochę otworzył, no i żeby pokazywał swoje umiejętności i to, na co go stać, jak najszybciej. No a czy ty uważasz, że ten klimat w szatni, on się przez lata jakoś zmienia, czy to jest mniej więcej podobnym poziomie się utrzymuje? Musi się zmieniać. Po prostu czasy też się zmieniają i czy chociażby miejsce klubu też się zmieniło w ten czas i ten klimat się zmienia, natomiast wydaje mi się, że jedna cecha jest wspólna przez te wszystkie lata. Czyli ten charakter taki do pracy, że nigdy warciarze nie bali się pracować. I to jest taki jakby wspólny mianownik między tym, jak tutaj przychodziłem i dalej, jak tutaj jestem po tylu latach.
A powiedz nam, zacznę taki z twojej perspektywy. Czy jak na to patrzysz, to czy ta drużyna już jest zgrana, to już jest to, czy to cały czas jeszcze jest proces, który się toczy? Wydaje mi się, że jest to ciągle proces. Widać to chociażby po naszych spotkaniach, że one nie zawsze są idealne. Natomiast no, cieszy mnie postawa naszego zespołu i wydaje mi się, że będziemy się starali teraz jeszcze ugrać jak najwięcej punktów do końca roku i ta przerwa jakby tylko nas umocni, że ona nic nie spowoduje, że spowolnimy tempo, tylko nas po prostu umocni. Okej. To pytanie o przyszłość, bo ty w wywiadzie po wygranym meczu z Siedlcami powiedziałeś, że Warta może się nawet w tym momencie otrzeć o baraże, to była taka chwila, ta adrenalina pomeczowa i pytanie tak już teraz na chłodno, na co ty liczysz w tym sezonie? Co możemy osiągnąć? Wiadomo, że to był tam przypływ chwili, takich emocji, ale no jestem sportowcem. Jako sportowiec mam ambicje i oczywiście patrząc sobie na chłodno, po prostu licząc punkty, jak to może wyglądać, no to żeby realnie myśleć o jakimkolwiek barażu, no to musimy zdobyć ponad 30 punktów. A żeby zdobyć ponad 30 punktów, to musimy lepiej punktować niż do tej pory. I jest mały procent szans, że tak będzie, ale nie jest to niemożliwe. I w Warcie też było już nieraz pokazywane, że nie jest to niemożliwe. I robiliśmy swoje, robiliśmy awanse. I ja nie mówię, że będzie też tak w tym przypadku, bo jestem realistą. Natomiast, tak jak wspomniałem, no, trzeba mierzyć wysoko. I jeśli ja sobie nie założę jakiegoś celu, który jest wysoko, ale nie jest on jakby przerostem, bo wydaje mi się, że możemy punktować tak jak na przykład do tej pory Wisła Płock. Jesteśmy w stanie to robić. Oczywiście nie mówię, że to na 100% tak będzie, ale natomiast no, musimy zakładać jakiś ambitny plan. No to przy dużym szczęściu, to też trzeba zaznaczyć, przy bardzo dużym szczęściu nie jesteśmy w stanie nawet gdzieś może podgonić na to szóste miejsce, ale no tak jak mówię, jest wiele czynników i sami sobie te czynniki skomplikowaliśmy początkiem sezonu. I natomiast no jakoś tam cień szansy widzę i wolę patrzeć na takie cień szansy i gdzieś gonić, trenować z myślą, że do tego momentu mogę dojść, a jak nie wyjdzie, no to trudno, no to przynajmniej będę wiedział, że sobie jakiś cel założyłem i do niego dążyłem. Okej, a to mówiliśmy o tym sezonie, ale powiedziałeś, że jeszcze parę lat gry przed tobą, że chętnie byś te parę lat spędził w Warcie. Czy jest coś takiego, co chciałbyś z Wartą osiągnąć? Tak w perspektywie właśnie tych paru lat do przodu. Mhm. No, jeśli chodzi o jakieś marzenia, jakie mam, no to moim marzeniem jest tak odbudować Wartę i jakby poczuć z powrotem ten sukces, czyli awans do Ekstraklasy. I nie wiem, jakby to się potoczyło dalej, ale mam takie marzenie, że po prostu właśnie awansujemy i wtedy byłbym na tyle spełniony, że nawet byłbym w stanie tą karierę zakończyć. Okej. Dobra. No to ostatnie dwa pytania. Po pierwsze, Jakub Kiełb, kiedy akurat nie trenuje albo nie jeździ na mecze, to co robi? Całkiem przyziemne sprawy, typowo życiowe takie. Mam małą córeczkę, na którą się opiekuję. No, żona też musi pracować, więc często mamy tak, że się wymieniamy. Tak po prostu jak u zwykłego człowieka codzienność. No, czyli bawimy się razem, muszę jej przygotować kolację, wykąpać, bajeczkę do spania. Później sam się wyszukuję do spania i tak niestety wygląda większość codziennego życia. Okej. Ja sobie, ja mówiłem na początku, tak kibice pewnie trochę po żartem, po serio mówią o tobie jako grającej legendzie klubu. Czy ty się czujesz legendą? Już. No, tak odbieram w formie żartu. Już tam kiedyś też te pytania dostawałem i rozumiem, że jest potrzeba jakby kreowania, no bo ta współczesna historia Warty jest taka, że jakby nie mamy tworzonej takiej otoczki wokół jakichś legend, więc może ludzie tak szukają takich odpowiedzi, natomiast no, nie czuję się taką osobą, już wspominałem, są inne osoby w Warcie, które na takie miano prędzej zasługują niż ja. Mam nadzieję, że może kiedyś ten zaszczyt jakby będę miał to miano nadane, ale no to jak skończę grać w Warcie.
ale jak wiemy, jeszcze nieprędko do tego, nieprędko do końca Twojej gry. Bardzo Ci dziękuję. To była rozmowa z Jakubem Kiełbym. Jakub, trzymamy kciuki. Życzymy Ci kolejnych bramek już w następnym meczu, miejmy nadzieję, albo kolejnych. Dziękujemy bardzo, a Państwa zapraszamy na mecz jeszcze raz w niedzielę o 14:30. Warta Termalika. Bądźcie z nami albo na stadionie, albo w Juan Browar, gdzie przypominamy, mecze można oglądać, transmisja w TVP Sport. Do zobaczenia. Do zobaczenia.